załóżmy awarię. I co? Przeżyli? Przeżyli. Mój kolega, właśnie wspomniany wcześniej Bas Zwanowiec, ma takie swoje powiedzenie. Prawdziwi twardziele backupu nie robią. Ostatnio podczas prelekcji w Wrocławiu skorygował mnie i powiedział, że mówił tak w poprzedniej pracy. A w ogóle to chciałem zdementować. Ja nie mówię, że prawdziwi twardziele backupów nie robią. Mówiłem tak w poprzedniej pracy. Obecnie mówię, że administratorzy dzielą się na takich, którzy albo robią backupy, albo będą robić. Pewien czas temu robiliśmy cykl szkoleń dla bardzo ważnego klienta. Bardzo ważnego klienta i jeden z dyrektorów zapytał się, czy nie robimy czasem strony internetowej, bo jego żona zakłada zakład fryzjerski i potrzebowała takiej małej, prostej strony. Także my tak jeszcze nie robimy, bo ciężko jest to kontrolować, dużo wymagań, to dużo prądu i nie mamy do tego ludzi, ale chłopaki sobie dorabiają nas, jak takie rzeczy robią raz na jakiś czas, więc ja kogoś polecę. Ja polecę Harego, on to zrobi dobrze, tylko musi się z nim dogadać. No dobra, nie problem, już dogadam. Okej, ale zostawiam wam, nie? Ja wtedy nic nie kasuję, dogadajcie się z nim sami, mam taką samą mowę, jest okej. No dobra. Pychę na urlop. Wracam dwa tygodnie później, Harry wysłał mi tą wycenę na maila. Kwota. Cena 1500 12 zł. Dzwonię do Harry'ego. Harry, czym ty się kierowałeś, rzucając kwotę 1512 zł? A ile miałem dać? 1496? A rozważałeś kwotę 1500? Nie. Chciałem podkreślić swój geekowski charakter. No to ci się udało. W 100%. Jak wam idą negocjacje? Nie opisali mi. Więc ten problem nazywa się problemem na linii klient-ekspert. Słuchajcie, Klaudyna uwielbia sporty ekstremalne. I stwierdziła, że ona pokaże wam na przykładzie tej dziwnej konstrukcji, jaka jest właśnie ideologia klastra. Wymyśliliśmy to sobie wspólnie tak, że ona zajmie się tą częścią analogiczną, taką teoretyczną, prezentacyjną. Ja natomiast zajmę się częścią fizyczną. Zrobimy sobie eksperyment, bo nie wiem jak wy, ale mnie zawsze w szkole drażniło, że na fizyce, chemii, biologii zawsze tam masa tej teorii. A w praktyce że zero eksperymentów, że zero jakichś ciekawostek. No i tak, no fizyka, no napięcie rośnie, opór maleje, trzeba na własną rękę testować. Na chemii mówimy o tych etanolach, no wszystko na własną rękę, a potem jakieś problemy. Na biologii na własną rękę. Wróćmy do takiej sytuacji. Gdyby się okazało, że chcąc z tego samochodu uzyskać ten samochód, ten tu przeładowano wymaganiami jeszcze jedną małą zmianą. Zdarza się czy nie? Powstaje super golfiak. 650 koni. Podgrzewane fotele od silnika. No drzwi nie wiem, co z tymi drzwiami. Ale coś się wymyśli. Będzie pan zadowolony. To się wypełni. Szpachla, szpachla, jeszcze raz szpachla. I załóżmy, że daliśmy się nakłonić i utworzyliśmy taki projekt. Nie oszukujmy się, każdy kiedyś miał taki projekt, który przeładowaliśmy wymaganiami i powstało coś dużo, dużo większego niż to. Albo coś dużo bardziej napakowanego niż to. Więc gdybym to tutaj włożył, już napakowany tymi dodatkami, wyglądałoby to mniej więcej tak. Przejdźmy teraz do części praktycznej.
tutaj mam takiego mini clouda, takiego mini grida, mini klasterka. To jest serwer numer 1, to jest prawie serwer numer 2. To, co tutaj widzicie, to jest aktywność pierwszego i drugiego serwera pracującego w klastrze. W obecnej chwili te serwery są obciążone niewielką ilością 50 sesji produkcyjnych, które mniej więcej po połowie rozkładają się pomiędzy każdą z maszyn. Tutaj, jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy na instancji pierwszej 25 sesji około, na instancji drugiej około 27 sesji. W miarę równomiernie się nam to tutaj układa. Widzimy? Wyłączenie jednego z serwerów pozwoli na faktyczne, fizyczne przejęcie obciążenia przez serwer drugi. Czyli tak naprawdę chciałbym wykonać coś, czego nie ma w większości prawdziwych wdrożeń, czyli faktycznych testów failoveru. Żeby zasymulować wyłączenie tego, uśpimy sobie tego laptopa. Jacek, jesteś kierownikiem działu IT i doprowadziłeś w jakiś magiczny sposób do powstania tego oto projektu. Przepraszam, no taką masz rolę. Ja jestem zarządem. Wiem, ciężko uwierzyć. I podchodzę do ciebie z zapytaniem, czy... Jeszcze nie odpowiadaj. Możemy zintegrować ten system, który kiedyś utworzyliśmy, z innym systemem, który już u nas istnieje. Czy wiesz, jak on powstawał? Wiesz, na jakim poziomie jest dokumentacja tego systemu? Czyli nie ma. Tak? Ale odpowiada, że ten projekt swoją własną głową i w pełni przekonany, chcę, żebyś teraz w pełni przekonany powiedział, że tak, możemy to zintegrować. Jesteś w stanie tak kłamać? Przeroczy? Teraz sytuacja wygląda tak. Bierzemy to, idziemy do centrum sterowania nad światem i pytam się, Jacek, możemy zintegrować ten system, który tak w ogóle tworzyliście przez pół roku i kosztował nas 5 razy więcej niż myśleliśmy, że będzie integrował, będzie kosztował, nie? Bez problemu. Bez problemu, nie będzie żadnych przeszkód. Absolutnie. Jak go zintegrujemy z naszym RPM, będzie latał. Dużo pieniędzy potrzeba, ale będzie. Będzie latał. Nic się z nim nie stanie. Bez awaryjny jest. Jest stabilny. Jest stabilny. Takie rzeczy. Nie takie rzeczy się robiło, nie? Integrujemy te systemy, tak? No, teraz? No jak jest bezawaryjny, to integrujemy. Prawo od ręki zawsze. Czy nie integrujemy? To zrób. No to, to jest twoja działka, to moja działka, przekręcamy te działki. Integrujemy? Integrujemy. Dzięki, zintegrowanie. Dzięki, trzymajcie. Jedna z instancji, prawdopodobnie ta, powinna się złożyć. Jak na złość, dalej działa. Nadal działa. Co jeszcze zostało przy życiu? Ten drugi teraz. A może papiery wyciągnij? Maka załatw! Jednego już załatwiłem. Obiecałem sobie jeden mak. Maki są mniej wytrzymałe. Ja ci pomogę. Spokojnie.
Istnieje coś takiego, jak opóźnienie sprzętu monitorującego. Dlatego administrator nie zawsze od razu wykryje awarię. Jaka jest konkluzja z naszych doświadczeń? Wiecie, po czym poznaje się najlepszego kumpla? Dobry kumpel to jest taki, czym się różni dobry od najlepszego. Dobry wyciągnie cię z więzienia. A najlepszy siedzi z tobą w jednej celi i mówi, to było zajebiste. Polecam Kamil Stawiarski.